Drodzy przyjaciele, chcę nasze dzisiejsze spotkanie zacząć od niedługiej, ale ważnej dla mnie i dla mojego narodu refleksji historycznej. Widzieliśmy na filmie, który rozpoczął nasz kongres, zdjęcia, które ilustrują historię Polski i Europy w jej kluczowym momencie. Dlaczego tak ważna dzisiaj wydaje się być ta właśnie historia? Czy dlatego, że ten rok 2009, to rok ważnych rocznic? Tak, dlatego też. Ale chcę zacząć ten kongres od wspomnienia pewnego zdarzenia, bez którego tych ważnych rocznic by nie było. Właściwie prawie dokładnie w tym miejscu i prawie dokładnie 30 lat temu polski papież tu w Warszawie powiedział do setek tysięcy ludzi, że ta ziemia potrzebuje odnowy, potrzebuje ducha. I od tego momentu historia Polski i historia Europy nabrały przyspieszenia. I to przyspieszenia, którego finał miał być tak optymistyczny, dający tak